Dzień dobry, witam Cię w kolejnym filmie poświęconym tworzeniu głębi na obrazie. Nazywam się Katarzyna Kostrzeba i jestem producentką kursów malowania farbami akrylowymi i olejnymi. Na mojej stronie malowanieszczęścia.pl możesz znaleźć wiele wskazówek, w jaki sposób samodzielnie namalować obraz od początku do końca. Ale teraz wróćmy do tematu, wróćmy do tego, w jaki sposób stworzyć wrażenie głębi, dali, tak, na obrazie i bliżej. Jak to zrobić, żeby w obrazie można było zobaczyć, że coś jest bardzo daleko, a coś jest bardzo blisko. No wiem, że niektórym z Was spędza to sen z powiek. Mam tutaj obraz, taki mały obrazek, ten obrazek przedstawia Biebrze w Burzynie. Słuchajcie, to jest gmina Jedwabne. Popatrzcie. Tutaj jest obraz, który ma głębię, prawda? Jeśli tak się dokładnie przyjrzycie, to na tym obrazie widać, że jest tutaj głębia. Jakie, dlaczego? Dlaczego właśnie to wrażenie jest tak wyraziste? Przyjrzyj się. Tutaj są trzy plany na obrazie. Trzeci plan, oczywiście wezmę pędzelek, żeby pokazać. Trzeci plan znajduje się tutaj. Zobacz. Tutaj jest trzeci plan, który jest po pierwsze malowany w taki sposób, żeby on był rozmyty. Tam dokładnie nie widać ani trawek, ani kwiatków, niczego. Po prostu jest namalowany w taki sposób, żeby to było tylko wrażenie. Co tam po prostu jest? Drugi plan już zaczyna się, słuchaj, tutaj przy samych drzewach. Te drzewa pokazują, że one są bliżej. One po pierwsze są ciemniejsze, prawda? Tamto z tyłu wszystko jest jaśniejsze i bardziej błękitne, bardziej rozmyte. Nawet jeśli jest zieleń, to ona jest o wiele jaśniejsza, prawda? A tutaj zobacz, jest ściana lasu, znaczy nie lasu. To są raczej jakieś drzewa, które lubią wodę, pewnie olchy. I ze względu na to, że tutaj z tyłu jest słońce, to one są dlatego takie ciemne. Jednocześnie ten trzeci plan właśnie jest ciemniejszy. Popatrz, on jest inny. Dobrze, przepraszam, drugi plan. Tu jest trzeci plan, tu jest drugi plan. Przejdźmy do planu pierwszego. Plan pierwszy jest bardzo szeroki. Ale zobacz, co się dzieje na tym planie. Zobacz, co tutaj umieściłam. Przede wszystkim, jak widzisz, umieściłam tu wiele, wiele szczegółów. Każda trawka jest namalowana w taki sposób, żeby było widoczne nawet, jaki to jest gatunek trawy, prawda? Popatrz tylko na te drobne osty. Tu również widać ich kolor. Z przodu również są widoczne trawy. Właśnie w taki sposób. To jest sposób malowania, znaczy w ogóle wszystkie obrazy malujemy, głównie pejzaże malujemy, tworząc trzy plany, chociaż też inne obrazy również, ale o tym kiedyś Ci opowiem, znaczy w innym filmie Ci o tym opowiem. Więc jak widzisz, tworzenie trzech planów na obrazie i pamiętanie o tym, że trzeci jest bardziej rozmyty, jest mniej widoczny, nie ma tam szczegółów, tak? Drugi plan, już są trochę ciemniejsze kolory, troszkę bardziej wyraziste, już nawet widać, jakie drzewa, prawda, tam są, co tam się dzieje, a pierwszy plan to jest z mnóstwem szczegółów, chociaż jak widać dokładnie, no nie każdą trawkę tutaj namalowałam, tak? Bo wiecie, tym pierwszym planem można przeładować też obraz, ale to też jest temat na inny film. Jak widzisz, to jest kolejny ze sposobów tworzenia wrażenia głębi i przestrzeni na obrazie.